Mieszkańcy Olsztyna upamiętnili dziś żołnierzy wyklętych. Cześć ich pamięci! Przedstawiciele władz miasta, województwa, służb mundurowych, uniwersytetu oraz mieszkańcy Olsztyna złożyli kwiaty i oddali cześć żołnierzom wyklętym. Zebraliśmy się dzisiaj, aby uczcić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, aby wspomnieć naszych narodowych bohaterów, których skazano właśnie na niepamięć. Ceremonia odbyła się 3 marca pod pomnikiem Armii Krajowej w Olsztynie. Musimy o nich pamiętać, nie możemy o nich zapomnieć, bo przecież dzięki nim my również dzisiaj żyjący w wolnej Polsce mamy tę możliwość wypowiadania swoich słów, dyskusji, pełnej demokracji. Oni tego nie dotrwali, a wobec tego musimy oddać im hołd, cześć, bo tak jak wspomniałem, to dzięki nim mamy wolną Polskę. Żołnierze wyklęci walczyli ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im polskimi jednostkami w latach 1944-1947. Wyklęci, bo nie chcieli podporządkować się komunistycznej władzy i byli przez nią prześladowani. Od 2010 roku 1 marca jest Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych i Świętem Państwowym. Cieszy mnie to, że my, jako byli żołnierze wyklęci, doczekaliśmy się, że społeczność świętuje ten dzień i razem mamy dla nas wielką satysfakcję to jest. O losach partyzantów nie zapomina Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który wraz z Instytutem Pamięci Narodowej będzie prowadził badania historyczne dotyczące żołnierzy wyklętych. W nawiązaniu do tych wydarzeń, do tej historii podjąłem inicjatywę, by historycy prawa karnego z Wydziału Prawa naszego Uniwersytetu włącznie z IPN-em podjęli badania analizujące prawo karne właśnie w latach 45-52 na terenie Warmii i Mazur. Mamy dość szeroką listę różnych kar, konkretnych nawet kar śmierci i trzeba przeanalizować, czy naruszano w tamtych latach to prawo karne, czy nie. Olsztyniacy również pamiętają o żołnierzach wyklętych. Świadczy o tym nie tylko liczna obecność mieszkańców na uroczystości, ale również mural, który powstał przy ulicy Synów Pułku. To społeczna inicjatywa w hołdzie żołnierzom wyklętym, przypominająca o żołnierzach, którzy oddali życie w imię niepodległej Polski.